Panie pośle, Wenderlich, porozmawiajmy o symbolach. Jednym z symbolów współczesnej europejskiej lewicy jest towarzysz Ernesto Che Guevara. Mniej więcej wszyscy kojarzą tą postać. To był argentyński marksista walczący w rewolucji na Kubie. Nie wszyscy może znają jego wyczyny, tak w szczegółach. A to był osobnik odpowiedzialny za przybicie około 10 tysięcy wyroków śmierci za bezbronnych więźniów przy czym około kilkuset egzekucji dokonał osobiście, a w liście do tatusia się chwalił, że zabijanie wrogów sprawia mu prawdziwą przyjemność. Wbrew swojej heroicznej legendzie, towarzysz Gawara okazał się śmierdzącym tchórzem, ponieważ gdy go boliwijczycy dorwali w dżungli, to na kolanach prosił o litość. Na szczęście ta litość nie została mu dana. Pan jest człowiekiem inteligentnym, człowiekiem lewicy. Chciałbym poznać pana zdanie. Czy panu jednak trochę nie wadzi, że tego typu osobnik jest jednym z symboli dzisiejszej lewicy? Wie pan, jeśli y, pan słyszał, że Che Guevara jest symbolem w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, to widocznie rozmawiał pan z kimś, kto, kto poczuł się, że jest członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ale im, nim nie był. Jeśli w dalszym ciągu będzie pan tak naiwnie dawał się wpuszczać w maliny, to pana wina. Może niech pan prosi tych, którzy panu takie bajki opowiadają o legitymację partyjną, i wtedy sprawa będzie czysta. Jak się okazuje, pan jest ekspertem od Che Guevary. Ja z całą pewnością dużo mniejszym. To jest dla mnie postać dalekiej historii. Sojusz Lewicy Demokratycznej ściga się dzisiaj w przestrzeni demokratycznej. Chce być, gdy idzie o styl prowadzenia polityki, lepszy od innych formacji, gdy idzie o rezultaty, lepszy od innych formacji. I to są cele Sojuszu Lewicy Demokratycznej zdobywanie sympatii społecznej w tej demokratycznej przestrzeni. Dobre, jedna mała prośba. Jak się jeszcze do Was ktoś przypomęta ze środowiska krytyki politycznej, którzy tego osobnika lubili obnosić na wszelakich manifestacjach, to proszę powiedzieć to, co Pan powiedział przed chwilą, bo Pana odpowiedź całkiem mi się podobała. Bo rozumiem, że z tym gościem nie chcecie mieć nic wspólnego. Dziękuję bardzo. Lubię komplementy. Cieszę się, że mnie Pan skomplementował. Panie Marszałku, naprawdę no coś, coś w tym jest, to, co Pan mówił, że nie narzekajmy. Ja... Nie narzekamy. Mało tego, no jest pełna zgoda. Zgoda z, z Kolibrem. Zgoda praktycznie z wszystkimi. Może młodzi demokraci coś...